Witam serdecznie. Jesteśmy przy tych samych ulach co zwykle. Minęły, słuchajcie, te 3 dni. Tak. Z Hanią jesteśmy na pasiece. Te pszczoły, słuchajcie, tak wylatują z uli pojedyncze pszczoły. Ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy z każdego ula. Po prostu, no, one raczej wylatują i pojedyncze te pszczoły tak z tą wodą. Nie? Widzę, że to raczej woda. Tak, kochanie? Że wszędzie jest błoto. Musimy, Hanie, trochę porobić tutaj do pszczółek dzisiaj, a potem się ruszymy razem gdzieś. Chodź, tato, tutaj. Tutaj będzie bezpieczniej niż z przodu. No i słuchajcie. Tu nie ma pszczół w tym uli. No bo jeszcze nie ma. Dopiero będą. Może. Zobaczymy, jak w tym roku to wszystko pójdzie. Jeśli będzie taka ilość pszczół w tym roku, która nam pozwoli na to, że będziemy sobie mogli kombinować z tymi pszczołami, które nam się żywnie podoba, to będziemy nawet je wkładać do barci. Tato? Tak, w mojej konstrukcji. Tato, ja chciałam sobie pojeść serek. Pojeść serek? To poczekaj, Haniu, zrobimy ten rządek i wtedy pójdziemy do rowerka po serek, tak? To będzie chwilka. Nagrywamy filmik właśnie, Haniu. Nagrywamy, jak jesteśmy u nas, słuchajcie, przy pszczołach, tak? Te pszczoły widzę, że... Tak, w nocy Ewelina mówiła, że nie dzisiejsza noc, ale wczorajsza noc, to w nocy podobno było, słuchajcie, aż minus 7, tak? Ja widzę, że te ule mi się trochę rozgarnęły z tej wilgoci, dlatego teraz już beleczki nie robię, że tu jest przesiew i tu, i nawet czasami narożnik, tylko że ta jedna strona beleczki nachodzi na krawędź ula i się robi mały prześwitek tylko. I w tej chwili już tak przymykam ule, tak? O. Tu widzę, jest zainteresowanie tym pokarmem. Trzeba będzie im donieść, tak? Żeby im starczyło na te 3 dni. Na razie to nie ma luksusów. Wierzba dopiero puszcza kotki. Z tego, co wiem, tak? Widzę, że te pszczoły też latają po tą wodę. Tu zaraz obelkamy, ile mają tego żarcia, to doniesiemy lub nie. Tak, tym pszczółkom doniesiemy trochę jedzonka. Poczekaj, bo tak idzie pojedzonko. Już idę, no mamy takie jedzonko. Tata mówi, się śmieje, że to jest pasztet dla pszczół. Dobra, słuchajcie. Mam troszeczkę mojej pasztetowej do pszczół. Nie? Te ciastko wcześniejsze, takie zostało pojedzone. Widzę, że tu jest już skraweczek, więc po prostu tu dostaną też. Zaraz. O. I elegancko. I niech tam siedzą, słuchajcie. W tej chwili już tylko, o, ta krawędź jest otwarta na tyle ula. Tak, całkiem z tyłu, jest tylko mały prześwitek. Zobaczymy, mam nadzieję, że się znowu nie nazbiera wilgociuwa, tak? Troszeczkę już przymknę. Widzę, że się pozbyłem tej wilgoci, tak, z tych uli. I w tym momencie mogę zadziałać coś takiego, że im zmniejszę po prostu. I mam nadzieję, że to wystarczy, nie? Że to wystarczy, słuchajcie. O, tu trzeba będzie do tych pszczół pójść sobie popodkurzać. Ja już mam włączony podkurzacz za każdym razem. Bo po prostu przy niektórych ulach trzeba po niego pójść. Tak? Nie zdarzył mi się jeszcze ul, który by wyżarł, wypił cały słoiczek wody. Dzisiaj na pasiece, tak? Ale wydaje mi się, że ze względu na to, że po prostu jest bardzo, bardzo zimno. Tak? Jest bardzo, bardzo zimno i mimo, że te słońce, tu jeszcze została im taka ogryska, ale to widzę, że na po trochu pojadają. I
widzę po prostu, że gdyby nie te słońce, to by było bardzo zimno, tak? Dobrze, tu zrobimy tylko taką małą przestrzeń już. Nie? Pyk. Słuchajcie, ruszam. Idę potem podkurzać, bo tutaj przy tych pszczołach to nie wiadomo, tak? One będą chciały się rozlatywać. A jak ja im trochę puchnę tak od góry, zauważyłem dymku, to po prostu, no, one się tak nie rozlatują, nie? Się trochę ogarniają te pszczoły poprzez to. I w tych ulach tak, co one są rozleżone mi pod tą moją, nie? Poduchą z worka, to po prostu można przy odchylaniu troszeczkę tam im ziewnąć. W tym momencie one się trochę tak jakby przyuspokoją, te pszczoły, nie? I po prostu, no, tak jak ja tu nie ubrany jeszcze nic, to wolałbym, żeby one tak tam były, dlatego z tym dymkiem tutaj tak ledwo, nie? Tak, żeby się dostać do nich po prostu. Dobrze. Żeby się do nich po prostu tylko dostać. Ale widzę, że wcześniej miały większą ochotę na tą moją wodę. Tak, dzisiaj już jest woda bez propolisu, bez niczego, tylko jest troszeczkę dodatek cukru. Tak, ja tak na 10 litrów tej mojej wody to tak już nawet nie daję całego może pełnego słoiczka. Ja widzę, że one być może przez ten pierwszy moment wzięły mi bardziej. Tu widzę po prostu, że te pszczoły się obżerają tym moim żarciem i tym wszystkim. Tak. W tym ulu. Hania już ma dosyć na dziś. Zaraz idziemy coś przegryźć Haniu. Tymczasem został mi jeszcze jeden ul. Tu wiem, że dałem pełen słoiczek, a zostało tak niecałe 3/4, więc troszkę może pobrały. Ja widzę, że one już mają szansę latania po wodę, więc może to też być ten schemat, że one olewają tą moją wodę, nie? Oj, tu są pszczoły rozleżone, już nie słychać. Jak chociaż dać tego smrodku, to one już też inaczej. Tak, widzę, że tą wodę olewają. Jeśli od tego momentu teraz, co ja im dzisiaj dam tą moją wodę, tak, to jeśli one się nie rozgarną, tak, i nie będą brały, to po prostu będę powoli, może zaniecham tego, nie, tej wody. Zobaczymy, tak? Wszystko to wychodzi u mnie w praniu. Ja po prostu widzę jakieś jakby te potrzeby tych pszczół. Staram się je zauważać, no. Widzę, że bardziej są rzucone na te żarcie, nie? Ten pobór wody może być nieduży, więc po prostu ja tego nie zauważam, tak? Raz wleję tak, raz wleję tak, bym musiał sobie zaznaczać po prostu pisaczkiem. Choć te pierwsze dawanie wody było całkiem widoczne. Teraz tak widzę mniej, nie? Jeśli chodzi o ten motyw teraz, bardziej widzę, że za tym żarciem moim się rzucają. Nawet jeśli im się skończy i schowają się pod spód, to jak dołożę, to one znowu wyłażą, nie? Więc tak, te, które już są za tym żarciem, nie? Moim, to po prostu są cały czas. I to by było to wszystko. Słuchajcie, pędzimy z Hanią dalej. Jeśli będzie się działo coś na pasiece niesamowitego, to będziemy to pokazywać. Życzę wszystkim miłego dnia.